10 funtów ode mnie. Człowiek nie ma jak usiąść w swoim własnym lokalu. Trzecia kubeczek, angielski znot naszego klubu karawaningowego. Cześć wszystkim, witajcie w nowym vlogu. Jak niektórzy z Was już zapewne wiedzą, bo pisałem o tym kilka dni temu na YouTubie, nie mamy pomysłu ani vloga na sobotę. Znaczy, nie mamy vloga na sobotę i nie mamy pomysłu na ten vlog, więc postanowiłem Wam nagrać, jak jadę po przyczepę i zrobić Wam konkurs. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. O co chodzi w konkursie, powiem Wam oczywiście trochę później, żebyście obejrzeli trochę tego vloga. Teraz najpierw jedziemy do polskiego sklepu po jakieś jedzenie, bo jutro wyjeżdżamy na wyjazd. Jedziemy do kawiarni, zawieźć kilka rzeczy, zobaczyć, czy wszystko jest ok, i po przyczepę. Także chodźcie ze mną. Słuchajcie, jestem już pod kawiarnią naszą, tak jak możecie zobaczyć, kawiarnia. Chciałem wejść na szybkie śniadanie i pokazać Wam znowu, jak to wygląda w środku, ale jest pełno i nie mam gdzie usiąść, więc stwierdziłem, że nie będę czekał teraz na jakieś wolne miejsce, więc po prostu albo przyjadę później, albo przyjadę w innym terminie. Człowiek nie ma jak usiąść w swoim własnym lokalu. No ale dobrze, fajnie, że jest pełno. Słuchajcie, wziąłem sobie kawkę tylko na wynos. Co Wam powiem ciekawego, musieliśmy zrezygnować z naszych kubków, z naszym logo, bo nie ma kubków. Jest po prostu niedosyt kubków w UK do kawy i zazwyczaj my mamy czarne kubki gładkie i na nich dajemy swoje logo, a w tej chwili nie mamy skąd wziąć kubków, więc mamy jakieś takie inne. Co się dzieje, to jest coś niesamowitego. Tak więc jadę po przyczepę już, bo w polskim sklepie byłem, kawiarnia zaliczona, głodny jestem, nie zjadłem śniadania, ale trudno, zjem sobie w domu. Także jedziemy po przyczepę. Ale się pogoda zrobiła. Super, naprawdę piękne niebieskie niebo. Mam nadzieję, że też tak będzie jutro. Ta-da! Oto nasza przyczepka. Wszystko jest w porządku, szybko wszedłem, zobaczyłem tylko, czy wszystko jest ok. Co ciekawe, powiem Wam, że ktoś kiedyś nam wspominał, że jak mówiłem, że akumulator nam pada, to wcale akumulator nam nie pada, tylko muszę wyłączyć całe główne źródło prądu, czyli taki przycisk na całym naszym elektrycznym boksie, nie wiem jak to nazwać. Wyłączyłem to i teraz po miesiącu włączyłem i mamy dalej prąd, więc nasz akumulator jest całkiem zdrowy, po prostu trzeba wyłączać wszystko. Zwłaszcza, że jak widzicie, przyczepa jest pod dachem i panel słoneczny absolutnie tutaj nie działa. Także co zrobię? Podłączam motor mover i wyjeżdżamy. Jeszcze może najpierw przykryję przód, żeby się nie zachlapał strasznie, bo jest syf na dworze. Jest bardzo mokro. W nocy padało, rano trochę padało, ale teraz już jest piękna pogoda. Przykryję go i będzie już tak do jutra. Jutro nie jedziemy daleko, także będzie fajnie. Co ciekawe, chodźcie, coś Wam pokażę. Te paski, te paski, które są tutaj, słuchajcie, czasami jest tak, jak ją zostawiam luźno, to pukają i robią takie czarne zakola, wiecie? Później jest to ciężko doczyścić. Ja to cifem już czyściłem kilka razy, po to, żeby to jakoś domyć, więc staram się je zawsze zaczepić. Słuchajcie, jak zaczepiacie coś takiego, co ja robię, ta jedna strona jest zawsze na sztywno, czyli tą po prostu wkładam, a drugą stronę sobie odczepiam paski i zawiązuję je, żeby były właśnie schowane. Dobra, podpinamy motor mover i wyjeżdżamy przyczepą. No jak widzieliście, przyczepa już zapięta. Fajnie jest mieć ją z tyłu. Zobaczcie, za nami sobie tam jest. Także jedziemy teraz do domu. Magda prawdopodobnie już przestawiła auto, zrobiła miejsce na przyczepę pod domem, więc
jedziemy podłączać lodówkę, żeby się ochłodziła i sprzątać nie trzeba, posprzątaliśmy ostatnio, więc jesteśmy prawie gotowi do wyjazdu, tylko spakować się i jechać, także super. Nie zawsze jest czas, nie zawsze jest szansa na to, żeby nagrać jakieś fajne wideo i nie zawsze jesteśmy też w podróży, mimo to, żebyśmy bardzo chcieli. Czasami po prostu jesteśmy w domu i przygotowujemy się do podróży, tak jak w tym tygodniu. Nie mieliśmy akurat materiału na nic fajnego do pokazania Wam, ale chcecie kubeczek? Za to dam Wam kubeczek. Co trzeba zrobić, żeby wygrać ten kubeczek? Więc tak, trzeba przede wszystkim subskrybować nasz kanał. Pierwsze. Trzeba followować nas na Instagramie. Drugie. A po trzecie, w komentarzach tutaj pod spodem napiszcie, jaki biznes prowadzimy z Magdą. To wszystko. Pierwsze dwa podejrzewam, że już zrobiliście. Na punkt trzeci odpowiedź znajdziecie kilka minut wcześniej w tym samym blogu, więc na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi. Więc czekam. Słuchajcie, tak jak ostatni konkurs, zrobimy tydzień czasu, czyli dzisiaj jest sobota, do soboty za tydzień. Nie krzyczcie na mnie, w sobotę dopiero po filmie będę losował wszystkich, więc okaże się to na Instagramie albo na YouTubie w podpisach, kto wygrał. Także życzę wszystkim powodzenia i zobaczymy, do kogo trafi ten kubeczek. Zobaczcie, nówka sztuka, jeszcze nie zabrudzony, będzie w pudełeczku. Co dalej? Słuchajcie, jutro jedziemy, tak jak ostatnio Wam mówiliśmy, jutro jedziemy na zlot, angielski zlot naszego klubu karawaningowego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj, słuchajcie, sobie już wydrukowałem plan tego, co tam się będzie działo. Będziemy mieli powitanie, jutro jest piątek, będziemy też wszyscy się spotykać. Wszyscy są proszeni o to, żeby przystroić swoje przyczepy na kolorowo i będzie zrobiony jakiś konkurs. Niestety pół tygodnia próbowaliśmy iść do sklepu i kupić coś na tę przyczepę, żeby jakoś to ładnie zrobić i nie było na to czasu, więc nie wiem, jeśli dzisiaj jeszcze Magda znajdzie chwilę czasu, to pojedzie i to załatwi, a jeśli nie, no to trudno, niestety weźmiemy jakąś małą choineczkę, którą prawdopodobnie i tak trzeba będzie znieść ze strychu, więc zobaczymy, czy da się to zrobić i ją powiesimy. Słuchajcie, jeszcze jedno, bo zapomniałem. Co byście powiedzieli na to, jakbym Wam dał 10 funtów? 10 funtów. Czemu nie, prawda? Słuchajcie, jest coś takiego jak Try Before You Buy na Amazonie. Jest to chyba nowa usługa, nie widziałem tego wcześniej. Polega to na tym, że możecie sobie wybrać 6 różnych rzeczy do szafy, czyli na przykład ubrania, jakieś tam buty, takie inne rzeczy. Zamówić je, nie płacąc za nie absolutnie. I w ciągu 7 dni odesłać, jeśli Wam się nie podoba, a jeśli Wam się podoba, to zostawić i za nie zapłacić. Fajnie? Fajnie. Dam Wam 10 funtów na to. Jeśli chcecie mieć 10 funtów odciągnięto od całej kwoty Waszego zamówienia, to tutaj na dole w komentarzach będzie link. Kliknijcie na ten link, wymieszcie sobie do 6 rzeczy, zamówcie je i nic za nie zapłacicie w ciągu 7 dni, jeśli odeślecie. Jest to bardzo proste. Zamawiacie, zostawcie opakowanie, w którym to przyszło, odsyłacie w tym samym opakowaniu, naklejka zwrotna jest już w opakowaniu, nie ma nic prostszego, wystarczy podejść na pocztę albo do innego punktu wrzucić i odesłać. Koniec. Tak samo jakby się szło w sklepie do przymierzalni, tylko że w domu, bez stresu, bez problemu. Fajnie, nie? 10 funtów ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia. Później mamy o 7:15 wieczorem, mamy śpiewanie kolęd w barze, więc najpierw będzie, wiecie jak to, w barze, a potem będzie śpiewanie kolęd. Nie sądzę, żeby to się udało odwrotnie. O 12:30 mamy Children Christmas Party, czyli to jest takie bardziej dla dzieci, jak ta nazwa sama mówi. Poprosili, żeby Natalka przyszła, a Natalka ma 7 miesięcy za tydzień, więc jeszcze tak nie do końca sama chodzi. A w niedzielę? Nie, w sobotę jeszcze mamy poczęstunek Calvary, czyli taki typowo świąteczny angielski, czyli tam kilka mięs i warzywka do tego i sosiki. O 8:45 wieczorem mamy jakieś przedstawienie Alan
and the Party Girls. Nie mam pojęcia, co to jest, ale brzmi ciekawie. I 10.15 w sobotę mamy poczęstunek, kawka, herbatka, ciasteczka i rozjeżdżamy się aż o 4. Dopiero o 4 trzeba opuścić parcelę, więc no jest to naprawdę bardzo fajne. Z tego, co pamiętam, jest około 30 przyczep. Także to słuchajcie, chyba tyle na dzisiaj. Co z takiego krótkiego vloga. Mam nadzieję, że chociaż zostaliście dla kubeczka z nami. Kubeczek, słuchajcie, kubeczek jest dla was. Może jeszcze przed świętami uda się jeden kubeczek zrobić, jakieś losowanie, bo jeszcze nam chyba za 3 kubeczki zostały do rozlosowania, więc zostańcie z nami. Jak zwykle proszę o komentarze, lajki pod tym filmikiem, bo słuchajcie, ostatnio nas mało oglądacie. Nie wiem, co jest spowodowane tym wszystkim, ale oglądajcie nas, bo dla was to nagrywamy. Także do zobaczenia w następnym filmie, prawdopodobnie ze zlotu. Trzymajcie się, miłego weekendu i na razie. A jeszcze słuchajcie, pokażę wam, co kupiłem. Po prostu super, kupiłem sobie lampkę. Nie wiem, czy widzieliście, już mam półeczkę super elegancką na sprzęty wszystkie, które trzymam akurat w tej chwili. Oczywiście aparat mam, na nim nagrywam. GoPro, słuchajcie, jeszcze wam powiem, nie uwierzycie, co wam powiem. GoPro, sytuacja z GoPro. Pamiętacie w którymś z filmików wcześniej, jak wam marudziłem, że GoPro nie doszło do nas po 2 tygodniach? Więc doszło. Doszło, jak już byliśmy w Polsce. No i dobrze, że poprosiłem sąsiadkę, odebrała, bo oczywiście UPS przyjechał, zostawił to pod drzwiami i tak by sobie GoPro leżała 1,5 tygodnia. Ale jak przyjechaliśmy, to się okazało, że co? GoPro jak GoPro. Przestaliśmy używać ich 3 lata temu, dlatego że się zawieszały. To była GoPro Hero 10, oczywiście zawiesiła mi się w pierwszej godzinie użytkowania. Potem, co się okazało, stwierdziliśmy, że spróbujemy jednak nagrywać. Nagraliśmy nią kawałek jednego z naszych wyjazdów, jakość była taka sobie. Potem się GoPro znowu zawiesiła i nasza GoPro pojechała do wymiany. Mamy nadzieję, że nowa się nie będzie zawieszać, więc takie niefajne przejścia z GoPro. A jeszcze, słuchajcie, obraz był strasznie nieostry, nie? Takie jakieś, nie wiem. Niefajnie. Niby taka firma super, a jakoś to tak średnio im to wychodzi. Mam nadzieję, że nowa będzie lepsza. Koniec marudzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!